W dzisiejszym odcinku Bluesów sprawdzimy sobie najdziwniejszą małpkę, jaką do tej pory testowałem i w sumie nawet nie będzie to małpka, ponieważ będzie to wieżyczka inżyniera. Tak, wieżyczka inżyniera, która posiada 15 upgrade'ów i możemy ją ulepszyć na 5 tier. Dziwne są naprawdę mody z Bluesów, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam bardzo podziękować za tak chętne i za tak liczne właśnie używanie kodów Lothar. Tutaj macie ten kod, możecie go użyć do Bluesów TD 6, możecie go użyć do Bluesów TD Battle 2 i kupić po prostu jakieś rzeczy i dzięki temu mnie wesprzeć. Niestety nie mam jakby pokazanych ników, kto dokładnie kupił, ale ty wiesz, kto kupił, także dziękuję tobie po prostu za użycie tego kodu. Także przejdźmy sobie do dzisiejszych testów i postawimy na samym początku Benjamina. Ja wiem, to jest customowa mapa, jak widzicie, ona nie do końca dobrze jest zrobiona z tego powodu, że tutaj na przykład te samochody nie odjeżdżają i tak dalej, ale chwila, to jest tu. Dobra, powinna być całkiem prosta. Tutaj sobie zrobimy jakąś, tak mi się zdaje, obronę, ale na początku trzeba będzie postawić standardowo triple shot. W sumie jeszcze mi nie stać nawet na tego triple shota, ale za chwilę mi będzie stać, bo oczywiście double cash mode jest. Na testowanie modów to jest po prostu must have teraz. Tego double cash mode'a też możecie sobie właśnie tam kupić, gdybyście chcieli. Dobra, możemy w sumie już sprzedać tego darta i zobaczyć, jak się będzie sprawowała zwykła wieżyczka. Zastanawiałem się też, czy nie powinienem przestawić na przykład w inne miejsce kamerki. Na przykład, o, może tutaj na ten odcinek, albo może tutaj. Albo tu, albo tu, albo tu, nie wiem, po prostu weźmiemy jako obrazek, jeżeli będzie się zmieniał właśnie obrazek tej wieżyczki, to wam będę mówił, jak ona wolno strzela, ej, potrzebujesz chyba wsparcia troszeczkę, co? Dobra, teraz sobie całkiem daję radę i pozwalam, żebyśmy targetowali camo balony i o, to się w sumie przydaje, to też się przyda i Nail Strip Fortification of All Non-Mob Balloons, czyli opancerzenie balonów też będzie niszczone. I to zobaczcie, to jest upgrade za 270. Ej, ta wieżyczka naprawdę może tutaj. Air Lake. Nails make balloons like air slowly taking damage over time. Aha, czyli balony będą gubiły powietrze i przez to będą dostawały obrażenia w czasie. Coś jak glue gunner pod górne drzewko, tylko że troszkę... Ty, ale to jest zarąbiście zrobione jest. Nie wiem, czy to jest kompletnie nowa mechanika. Może ktoś mi napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że nie było czegoś takiego. Żeby balon po prostu tracił powietrze. Kurde, jeszcze raz się zastanawiam, czy zostało właśnie to dodane, czy było to, a ja nawet o tym nie wiedziałem. I oczywiście postawimy sobie 3 piąte tiery. Nie wiem, czy będę potrzebował nawet tutaj farmy jakieś, bo zobaczcie, to kosztuje 7 tysięcy, to kosztuje 37 tysięcy, a to kosztuje 33 tysiące. Jeżeli dobrze przeczytałem, to podgórne drzewko piąte, a wszystkie wieżyczki w pobliżu będą miały po prostu wykrywanie camo i główna wieżyczka ma globalny zasięg. Ciekawe. Oczywiście alchemika też by przydało się tutaj postawić. Może w tym miejscu zrobimy mega obronę po prostu tych wieżyczek. Ej, zarobić sobie stąd te mody. Nigdy nie pomyślałem, że będę pokazywał wam moda z wieżyczką inżyniera, który posiada 15 upgrade'ów. Wszystko jest genialny pomysł. No i możemy sobie kupić kolejne upgrade'y. Weźmy sobie z tym wykrywaniem camo, bo lada moment może być naprawdę problem. Faster camera always to shoota quicker speed. A, czyli po prostu będziemy jeszcze szybciej strzelali. Tutaj będziemy mieli przygwożdżenie tych balonów. W sumie ten piąty tier bym zrushował jako pierwszy. A jeżeli jesteście tutaj nowi, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo pojawiają się one tutaj codziennie. No i zostawcie jakiegoś lajka, czy to dla zasięgu, czy to po prostu, bo ten film jest super i na pewno wam się podoba, prawda? Z przedstawień takich modów. Dobra, smart targeting. Syntrygation Blooms. Aha, dobra, czyli on będzie strzelał w małpeczki, które są widziane przez inne małpki, czyli jeżeli postawię sobie, patrzcie, postawię sobie tutaj na samym początku tego sentry, to on, po pierwsze, jego w ogóle pociski są jakieś takie zakręcane, a po drugie, on ma zasięg tego, coś jak łódź podwodna pod górne drzewo, chyba tam drugi upgrade, jeżeli dobrze pamiętam. Także bardzo fajnie on sobie radzi. Tutaj oczywiście zaraz, oj, wiecie co, ja wezmę, zrobię coś takiego. Trzeba alchemika mieć kupionego, bo niekiedy balony się przebijają i nie wiem, czy zauważyliście, ale mam wgranego pewnego moda, którego oczywiście nie będę dzisiaj używał, bo to nie jest jakby temat odcinka, ale jest on tutaj, czyli w każdej chwili mógłbym sobie te wieżyczki zmienić na kompletnie inne, ale mówię, to po prostu zapomniałem po poprzednim odcinku wyłączyć, bo teraz nie usuwam modów, tylko po prostu je wyłączam, jest o wiele łatwiej, jeżeli chcemy na przykład nagrać coś tam z Admirosem, to cyk, sobie odpalam tylko, a nie trzeba, o, co to jest? Co to? Okej, złoty balon.
Złoty balon, on chyba jest w podstawowej wersji gry, ale co on daje? Sprawdziłem sobie i okazuje się, że ten balon jest od chyba update'u 24, ale mnie to zdziwiło, bo ja tego balona nigdy chyba nie spotkałem, a przynajmniej nie kojarzę, żebym go kiedykolwiek spotkał, więc dlatego się mega zdziwiłem. Mamy w ogóle pierwszy, piąty tier, więc weźmiemy sobie teraz... O, ale w ogóle ta wieżyczka zmieniła wygląd. Cały czas ikonka jest taka sama, ale wygląd jest już zmieniony i wiecie co? Znowu muszę troszeczkę kamerę przestawić. Sorry, że tu jest dużo zabawy z tą kamerką, ale kurde, no Bloonsy to jest chyba jedyna gra, gdzie jest mega problem, żeby umiejscowić tą kamerkę, bo to na środku ekranu. Często ją też przestawiam, bo na przykład balony wychodzą z tego miejsca, gdzie jest kamerka, a to jest takie dość średnie. Czy ja snajpera sprzedałem? Chyba go sprzedałem. Na razie ten Sentry sobie pięknie radzi, z tego co widzę, i on powinien widzieć wszystkie kamo balony, ale nie pokazuje w ogóle. Nie ma tej ikonki widzenia kamo balonów, co mnie troszeczkę dziwi. Dobra, teraz zrobimy Bigger Leaks. Czy... O, czterokrotne obrażenie będziemy zadawali Bloonom. Uuu, i to będzie na Moaby idealne. A Moaby się już zbliżają, także bez problemu sobie to zrobimy. Plu! O, kolejny złoty balon. Dobra, to jest dziwne. I dostaje się właśnie za to małpią kaskę. Nie wiem, czy ja nie wybrałem czasami przypadkowo mapy, gdzie po prostu ten złoty Bloon jest. Bo z tego, co teraz kojarzę, to jak przeglądam mapy, to na niektórych właśnie jest taka ikonka złotego balona. Więc najprawdopodobniej, nawet nie myśląc o tym, wybrałem taką mapę. Okej, okay, ale 5 dolarów za coś takiego, w sumie już 10 dolarów. Nie wiem, czy jest to mega opłacalne, możecie napisać, czy warto po prostu takie, rzeczy tutaj robić. O, i mamy już, kurde, wszystko na Moaby jest przygotowane. Jeszcze sobie postawimy kolejną wieżyczkę. Jezu, jakie one mają ogromny zasięg. Czyli to tylko i wyłącznie działa na inne wieżyczki tutaj w zasięgu. Spoko, nikt będzie. Weźmiemy sobie mocniejszy stymulant i to jest support małpka, więc trzeba będzie i tak postawić MIBA. Weźmiemy sobie to. A nie, czekajcie. A, czyli wszystkie małpki mają zwiększony zasięg. No to fajnie, to jest chyba najbardziej broken, tak mi się zdaje. Zastanawiam się, czy tymi trzema piątymi tierami uda mi się wygrać tą właśnie mapę. Bo możemy w sumie ciebie sprzedać, ty masz 540, więc powiedziałbym, że niezbyt dużo. Fajnie jest to zrobione, że wiecie, zostało wykorzystane coś, o kolejny złoty... Ty, ten złoty balon... A, i się przebił. Tylko, że właśnie on jak się przebija ten złoty balon, to chyba ja nie mam żadnego lika, więc dlatego się tak nie bałem tego, co tutaj po prostu się dzieje, bo wiedziałem, że ej, to tak chyba musi być i po prostu jak go zbijesz fajnie, jak go nie zbijesz, to nic się też nie dzieje. Ale wracając do tematu, ojejku, zgubiłem wątek. Kompletnie, kompletnie zgubiłem wątek, sorki. I coś miałem powiedzieć? Aha, że jeżeli szukacie tanich gier, no to koniecznie sprawdźcie ofertę na Kinguinie, bo jest jeszcze przez parę dni giveaway, z tego co wiem. Także korzystajcie, bo może wygracie dowolną grę albo bardziej gift code na 250 zł właśnie na Kinguinie i będziecie mogli sobie kupić w sumie dowolną grę, co tam będziecie chcieli. Z tego co wiem, z Bloonsów tam rzeczy nie ma, no bo chyba sprawdzałem i nie ma nic z Bloonsików. Dobra, 33 tysiące, mamy na kolejny, kolejny upgrade i tutaj no more Bloon, lol, the big rip. Okej, okay, teraz będziemy zadawali większe, znaczy już zadajemy większe obrażenia i pewnie to są obrażenia do mobów. O! Coś dziwnego się pojawiło, nie wiem, czy to był złoty balon? A nie, on strzela tak jakby balonami? Ty! Co jest, czym Benjamin strzela? On rzuca balonami, ale czemu? Czemu Benjamin to robi? Dziwne, mega dziwne. Dobra, także kolejny piąty tier jest już przygotowany. Dobra, teraz lecimy pod się... Oj, ale ta wieżyczka fajnie wygląda. O, ta wieżyczka najbardziej mi się na razie podoba. Jak widzicie, wszystko co się pojawia po prostu... Chciałbym powiedzieć, że od razu jest niszczone, ale... Tak, jest niszczone od razu, ej, było blisko. Dobra, to teraz więcej obrażeń będziemy zadawali balonom ceramicznym. O, teraz będą pociski wybuchały. Support drop, support sentries. Czyli będę dodatkowe wieżyczki zrzucał? Chyba tak, chyba o to chodzi. O, pojawił się kolejny złoty balon, tylko tym razem jest to metalowy. Tak, metalowy i przecieka z niego troszeczkę powietrze, no trudny, nie udało się go przebić, także trzeba będzie po prostu z tym żyć. Teraz bierzemy, a wieżyczkę rzeczywiście będę dostawał i tutaj super drop. Drop super sentries that quickly mow through any balloons. Dobra, pyk. Jest, mała ekipa, zobaczcie, laser sentry. Wszystkie w jednym miejscu, ale one będą mi mega pomagały, tylko pytanie, za 100 punktów.
A, okej, okay, te wieżyczki po prostu są niszczone. Już myślałem, że wiecie, one tutaj po prostu będą cały czas, to bym mógł bez końca je spamować. I w ogóle zobaczcie, jaki duży cooldown jest na tą umiejętność. I też nie ukrywam, że w tym odcinku postanowiłem, że zrobię troszeczkę mniej cięć, bo normalnie to wiecie, pokazuję, o, tutaj kolejny upgrade, dobra, 30 sekund, cyk, przechodzimy do 5 tieru. A tu sobie na spokojnie po prostu pokażemy tego moda, bardzo fajny modzi, naprawdę, taki komfort mod bym go nazwał, że pasuje mi mega do gry jakoś, że nie czuję się, żeby to było, wiecie, cały czas jest taka małpeczka Water Monkey chyba, albo Aqua Monkey ona się nazywała, według mnie najgorszy mod, jaki po prostu powstał do bluesów, wpiszcie sobie, może jest właśnie film, znaczy jest na pewno film z tej małpki, ale nie pamiętam jak go dokładnie nazwałem, wodna małpka czy coś w tym stylu. I tamta małpka była tragiczna. A tutaj to jest dla mnie tak, wiecie, tak dobrą rzeczą. W ogóle pojawiła się już pierwsza zapowiedź Beast Handlera, czyli tej nowej małpki. Oczywiście jak tylko się pojawi, to będzie przedstawiona. Wszystko sobie sprawdzimy na temat tej małpeczki, ale już się nie mogę doczekać. I pewnie za jakiś miesiąc, plus minus, będzie ta małpka już dostępna, więc zobaczymy jak ona wyjdzie. 63. runda i mamy super drop. Ty, te małpki, znaczy te małpki, te wieżyczki są o wiele większe teraz. I pytanie, czy mi uda się dotrzeć do 80. rundy, wykorzystując tylko te 3 piąte tiery? Bo z jednej strony chciałbym, żeby rzeczywiście tak było, ale z drugiej, ja już jestem na 65. rundzie i boję się, że lada moment coś się przebije. Więc nie wiem, ja bym zastosował na przykład Gluganera tutaj na samym początku, żeby on po prostu spowalniał małpeczki, ale też zależy mi na tym, żeby tylko i wyłącznie testować tą małpkę, która jest tutaj i przeważnie staram się po prostu unikać. No jasne, to jest supportująca małpka, to też jest supportująca inżyniera, też mógłbym postawić pod środkowe drzewko, ale jednocześnie to nie ma kompletnie sensu, żeby stawiać tego inżyniera, także zobaczymy po prostu. 3 piąte tiery, której w ogóle bije najwięcej? 40, 60 tysięcy, a ty masz 20 tysięcy, czyli no powiedzmy, że ten podgórne drzewko radzi sobie tutaj najlepiej. Może kupimy sobie to do broni. To w sumie mi też powinno troszkę uratować sytuację. Sushi Benjamin, 17 tysięcy balonów już ma zgromadzonych. I kupujemy 4. tier. Let's go. O, w sumie mógłbym tego postawić. Tak, to jest na pewno dobry pomysł, żebym po raz kolejny stawiał Time Mastera, jeżeli wszystkie poprzednie próby kończyły się po prostu jakimiś dziwnymi likami. Nie, 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 nie. Nigdy, znaczy nigdy. Na pewno będę jeszcze stawiał, ale na pewno nie w tym odcinku. I na razie, jak widzicie, nie używam tej umiejętności, ponieważ z tego co widzę, te wieżyczki sobie bardzo dobrze radzą, więc czemu miałbym po prostu ich używać, jeżeli one sobie świetnie tutaj radzą, ale jak będę czuł, że już jest blisko, to wtedy odpalamy i boosta i wtedy odpalamy wieżyczki. Taki jest przynajmniej plan. To jest w ogóle, to nie są alternatywne rundy. Ja wiem, że chcielibyście zobaczyć, jak przechodzimy, czy to na multi, chimpsy jakieś, czy jakieś tam właśnie takie trudniejsze mapy i tak dalej. Tylko że kurde, no powiem wam wprost, łatwiej jest właśnie pokazać coś takiego na łatwej mapie, gdzie wiesz mniej więcej, to w sumie to nie jest łatwa mapa, to jest chyba ekspert mapa, albo ta środkowa, to nie jest najłatwiejsza mapka też, ale no powiedzmy sobie wprost, jest dość łatwa, no ale łatwiej po prostu pokazać takie mody na takiej mapie niż po prostu kombinować z jakimiś takimi innymi, no ale wiem też, że chcielibyście zobaczyć odcinki bez żadnych modów, bez double cache moda, pewnie z Admirosem, gdzie próbujemy przejść jakiś chimps albo coś w tym stylu. Tylko że boję się ośmieszenia, ok? Że nam niezbyt to dobrze będzie wychodziło i trzeba będzie paru prób i tak dalej, i tak dalej. A po tylu godzinach, w których ja mam w bluesach, no to wiecie, powinienem już z zamkniętymi oczami to wszystko przechodzić, więc tak niekomfortowo się z tym czuję, ale popróbujemy. Mogę wam obiecać, że za niedługo pojawi się jakiś testowy nawet odcinek, żeby zobaczyć po prostu, czy bardziej jesteście zainteresowani taką rozgrywką bez modów, czy na modach, bo ja wiem, że niektórym mody się nie podobają. Spoko, jakby to jest, każdy lubi co innego, nie? I ja lubię zarówno rozgrywkę na modach, jak i bez modów. Teraz już się przyzwyczaiłem, nie ukrywam do, wiecie, do testowania modów i takich rzeczy, ale też czasami pojawiają się odcinki takie bez niczego. I tą gadką przechodzimy sobie do... W ogóle powinienem przyspieszyć to. Sorry, jakoś nie pomyślałem o tym. Ty, ale ja nie potrzebuję używać żadnych boostów. Nic. Ej, one są mega mocne, te małpki. Co jest? Dobra, wiecie co? To zrobimy. O! I za zbicie balona dostałem 10 dolarów. Dobra, wiecie co zrobimy? Teraz przetestujemy to te małpeczki w ekstremalnych warunkach. Czyli po pierwsze, prędkość razy 25. Bo wydaje mi się, że one nie przetrwają. Nie ma szans, żeby po prostu te małpki teraz przetrwały tak daleko. Nie będę używał żadnych boostów ani niczego takiego, ale chcę zobaczyć, czy one sobie poradzą z
Badem? Okej, jeżeli one sobie poradzą z tą rundą... Ty, prawie się... Okej, przebiły się. No widzicie, nie chciałem używać, mimo wszystko chciałem sobie przetestować. Środkowe drzewko, z tego co widzę, było najsilniejsze, bo miało 650 tysięcy, bardzo fajny modzik i żałuję, że te mody przestają działać po aktualizacji gry, bo ja bym chętnie dodał to już na stałe do gierki. Po prostu, żeby sobie tak było, jest parę modów, które po prostu mam gdzieś tam zapisane i które mi pasują po prostu stylem do gierki, no ale czasami jest tak, że gierka dostaje mały upgrade i bum, wszystkie mody przestają działać. Także linka podrzucę wam do tego moda w opisie, żebyście sobie też może potestowali albo sobie z nim pograli. I co? Dzięki za oglądanie, jeszcze raz dzięki za używanie kodu FLOTAR właśnie do Bloons of TD6 i TD Battles 2 i widzimy się jutro o 14 w kolejnym odcinku.